Witam pana, pan ma na imię? Rajmund. Ja nazywam się Janusz, jestem fizjoterapeutą i szukam ludzi, którzy prowadzą zdrowy styl życia i potrafią nas poprawić, poprowadzić do tego, jak przeżyć zdrowszą starość, jak być, można powiedzieć, zdrowym na starość. Tutaj znalazłem takiego pana Rajmunda, tak? Rajmund, mam krótką pamięć do imion. Pan Rajmund ma ile lat? 79. I proszę panie Rajmundzie powiedzieć, jaki jest pana przepis na zdrowie? Ruch i przede wszystkim ruch, bo ruch może zastąpić wszystkie lekarstwa razem wzięte, ale lekarstwa nie zastąpią zdrowia. Dokładnie. Poza tym ja jestem też przodownikiem turystyki pieszej i już 21 lat prowadzę wędrówki rodzinne z PTTK. Byłem trenerem piłki ręcznej, nauczycielem wychowania fizycznego. Biegałem maratony, biegałem na 24, przez 24 godziny, biegałem w Szwajcarii na 100 km. Po prostu ruch, ruch i jeszcze raz ruch. Dobrze, to teraz panie Rajmundzie, tu słyszałem, pan opowiadał historię na przyszłość. Wiele osób w wieku 79 lat marzy się, jak to się przewróci z boku lewego na prawo albo z prawej na lewo, bo kręgosłup na to nie pozwala, albo są zbyt słabi i nie mają problemu w własnych siłach dojść do kibelka. A pan w tym wieku nie dość, że biega, to jeszcze ma niesamowite plany na przyszłość, które wykończą nawet młodzieńca. Proszę opowiedzieć o tych planach na przyszłość, na najbliższe 2 miesiące, tak? Dzisiaj biegałem park run tu na olimpijskiej. Jutro to jest 5 km, park run to jest 5 km. Jutro biegam 10 km w Chełmży, za 2 dni biegam w Łubiance na 10 km, następny bieg jest 11 Grand Top Cross Torunia, następnie Run Toruń 15, 18 Top Cross, następnie jadę do sanatorium, po sanatorium wracam do sanatorium 10, a 11-12 biegam nocny maraton w Bydgoszczy. Tak. A panie Rajmundzie, taki tryb życia to jest całe 2 miesiące. Zatrzymaliśmy się na 12 czerwca, czyli od 30 kwietnia do 12 czerwca. Taki tryb życia, jaki pan ma, wykończyłby dzisiejszego młodzieńca, a pan ma 79 lat. Gratuluję panu. Mając 43 lata biegałem w Nowosybirsku maraton, ale żeby przygotować się do tego biegu, to w styczniu przy mrozach minus 30 przebiegłem 969 km. Między innymi córka jest lekarką, wówczas była studentka Akademii Medycznej w Bydgoszczy, to z Fordonu. Chciał pedagogicznie rozwiązać się. W Nowosybirsku pokazałem, byłem pierwszy w maratonie. 40 lat pokazywałem, że polska krew to nie ma ślanka. Ustawiłem ich w szeregu. Rację!